Cześć, nazywam się Patryk Pietre, jestem fizjoterapeutą. W dzisiejszym materiale będę mówił o prostownikach palców, nadgarstka i metodach, jak można je wzmacniać za pomocą tej gumki. Na wstępie chciałem dać Wam taki zarys anatomii, jeśli chodzi o prostowniki palców i nadgarstka. Praktycznie te wszystkie mięśnie mają swój przyczep początkowy na płykciu bocznym kości ramiennej, to jest tutaj mniej więcej delikatnie powyżej łokcia. Następnie biegną po części tylno-bocznej przedramienia. Jeśli chodzi o prostowniki nadgarstka, one się przyczepiają do nasady bliższej kości śródręcza drugiej, trzeciej i piątej. W zależności, który to jest prostownik, bo są trzy. Łokciowy, promieniowy dłuższy, promieniowy krótszy. A jeśli chodzi o prostowniki palców, no to one się przyczepiają po prostu po grzbietowej stronie paliczków. Teraz w ogóle dlaczego mówię o prostownikach palców i nadgarstka, nie o zginaczach, które przecież we wspinaczce to głównie zginacze pracują, a nie prostowniki. Otóż tak, jeśli chodzi o prostowniki palców, to ćwiczymy je z paru ważnych powodów. Po pierwsze, jeśli ciągle się wspinamy, nie ćwiczymy nic na prostowniki, to ciągle pracują nam spinacze nadgarstka i się tworzy dysbalans mięśniowy pomiędzy zginaczami a prostownikami. To się tyczy nie tylko mięśni przedramienia, ale tak samo jest w całym naszym ciele. Jeśli jakiś mięsień nadmiernie nam ćwiczy, a jego antagonista nie, to wtedy tworzy się dysbalans mięśniowy, jest nierównowaga, co też się sprowadza do tego, że dużo łatwiej jest wtedy o kontuzję, bo stawy, które są po drodze tych mięśni, na które te mięśnie działają, są w nierównowadze i przez to też mogą być mniej stabilne. Więc to jest pierwszy powód dla wyrównania równowagi mięśniowej i prewencji kontuzji. Drugi powód, jeśli ćwiczymy mięśnie prostowników, to jednocześnie wyłączamy tak jakby mięśnie zginacze, czyli pracując na prostownikach, rozluźniamy zginacze, które tak często nam pracują podczas wspinania. Jeśli chodzi o prostowniki nadgarstka, to pierwszy powód jest dokładnie taki sam, co w przypadku palców, czyli dysbalans mięśniowy i zachowanie tej równowagi. Natomiast drugi powód jest taki, że właściwie wzmocnienie prostowników nadgarstka może nam pomóc w silniejszym chwycie na krawątkach. Jeśli byście popatrzyli na to, jak chwytacie się krawątek, to możecie zauważyć, że zawsze jest delikatne zgięcie grzbietowe, czyli wyprost nadgarstka, a nie jego zgięcie, czy nie jest w pozycji też neutralnej. Dzięki temu, że jest wyprost nadgarstka, zginacze palców mają troszkę dłuższą drogę do przebycia i się bardziej przez to napinają. Czyli podczas chwytu krawątki poprzez wyprost nadgarstka zwiększa się napięcie zginaczy palców i daje to nam troszkę więcej siły. Teraz jeśli chodzi o ćwiczenie prostowników nadgarstka i palców, mamy taką gumeczkę. Na pewno z nią się kiedyś spotkaliście, jeśli się wspinacie. Dużo gdzieś tam trenerów na YouTubie też można się spotkać, żeby używać takich gumek po prostu w celu wzmocnienia tych prostowników. I przeważnie oni zalecają, się o tym w sumie za dużo nie mówi, jak to ćwiczyć, bo każdy wie, jak to ćwiczyć niby. Czyli w ten sposób. Tak, zakładamy na każdy palec i prostujemy. Ale jak zobaczycie, jak ja na tym pracuję, to nie mogę w pełni otworzyć palców, dłoni i wyprostować, szczególnie kciuka. Następnie mocno dosyć to oddziałuje na palca małego. Więc te siły są rozłożone bardzo nierównomiernie. Ja zalecam Wam zrobienie takiego myku. Puszczenie sobie kciuka. Kciuk jest na razie wolny. Kciuka na razie nie ćwiczymy. Łapiemy drugą ręką do kółka, gdzie powinien być kciuk. Przykładamy mniej więcej do nadgarstka lub można wyżej. Można też oddalić troszkę od ręki. I teraz
prostujemy cztery palce. Prostujemy je na maksa i wracamy. Z kciukiem również pracującym. Mimo że bez oporu, to kciuk ciągle pracuje. Teraz siły się rozkładają dużo bardziej równomiernie. Jest wygodniej przede wszystkim. Teraz drugie ćwiczenie, które głównie się różni sposobem pracy mięśni. Poprzednie ćwiczenie to była praca głównie koncentryczno-ekscentryczna, a teraz będziemy pracowali izometrycznie, czyli bez poruszania. I teraz dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, palce są proste i nadgarstek jest delikatnie zgięty. Tutaj też będziemy oddziaływać dosyć mocno na prostownik nadgarstka i chcemy go, żeby był w podobnej pozycji jak przy wspinaniu, czyli delikatny wyprost i palce na razie proste. I teraz będziemy oddalać te kółeczko, które powinno iść do kciuka, drugą ręką. Oddalamy, zbliżamy. Jest to praca izometryczna ze zmiennym obciążeniem, dlatego że odciągamy i przybliżamy. Czyli teraz jest mocne napięcie, teraz jest mniejsze napięcie. Można też odciągnąć na pewną odległość i trzymać 10 sekund. Następnie puszczamy. I kolejne ćwiczenie na kciuka, który był dotychczas pomijany. Zakładamy gumę w ten sposób, czyli dziurka od kciuka idzie do kciuka, ale zakładamy tylko jedno oczko na palec mały. I to przy samej nasadzie tego palca. Czyli palec mały teraz nie będzie za bardzo ćwiczył. Głównie będzie ćwiczył kciuk. Jeśli będzie to dla Was za łatwo, to możecie sobie też dołożyć następną gumkę. Oczywiście zakładamy znowu na koniec. I teraz będzie podwójne obciążenie. Może być też potrójne, poczwórne. To wszystko zależy od Was. Zaciskamy w pięść z kciukiem do środka. I prostujemy maksymalnie. Zaciskamy, prostujemy. Zaciskamy i prostujemy. I te parę ćwiczeń możecie wdrożyć do swojej codziennej rutyny, wykonywać je codziennie w ramach właśnie prewencji urazów lub nawet przy urazach, powiedzmy jakieś tam uszkodzenia troczka, bóle po prostu palców od wspinania. Możecie też wtedy zacząć sobie robić to ćwiczenie i obserwować, czy jest jakaś poprawa, czy palce czują się lepiej. I to by było wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście. Dajcie też znać, czy chcecie więcej takich materiałów, bo to był mój pierwszy taki materiał bardziej związany z fizjoterapią. I jeśli macie jakiś konkretny też temat na myśli, to możecie napisać w komentarzu. Ja wtedy będę wiedział, co oczekujecie i może w najbliższym czasie też taki materiał nagram. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na ścianie.